Ćwierć wieku demokracji, życie publiczne Ostrowca Świętokrzyskiego 89-2014 to tytuł konferencji naukowej podsumowującej 25 lat wolnej Polski. Okrągła rocznica stała się okazją do podsumowań. Zasadniczo poświęcona jest próbie podsumowania, syntezy wszystkich procesów, zjawisk, które toczyły się w życiu publicznym i których byliśmy świadkami przez minione ćwierć wieku. Daty 89-2014 symbolizują już pewien okres dłuższy niż trwała II Rzeczpospolita i myślę, że w tym momencie należałoby po raz pierwszy starać się jakoś w sposób syntetyczny okres ten podsumować. Zmieniło się wiele, zwłaszcza nasze podejście do demokracji i udziału w życiu publicznym. Krótki wykład na ten temat przedstawił profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas swej prelekcji nawiązał do słabości obecnego ustroju. Jak przekonuje profesor, mówiąc o demokracji, powinniśmy mówić właśnie o małych i średnich ośrodkach miejskich. Mamy województwo świętokrzyskie, które jest województwem rolnym, raczej rolniczym, nieprzemysłowym. Jest to też i powiat z daleka od dużych ośrodków i dlatego też najważniejsze dla polskiej demokracji jest to, co stanowi ewentualnie jej głębokie tło, czyli właśnie Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, tam są fundamenty demokracji. Warszawa to jest wystawa, natomiast prawdziwa demokracja kreowana jest w takich miejscowościach jak Ostrowiec, Starachowice czy Kielce. Zmiany, jakie zaszły przez ostatnie 25 lat w Ostrowcu Świętokrzyskim, widać gołym okiem. Prelegenci, osoby znane z życia publicznego miasta, starały się przedstawić swój punkt widzenia tych zmian. Anna Gatkowska, związana na co dzień z pomocą społeczną, mówiła o społecznych kosztach transformacji na przykładzie miasta. Jak przekonuje, przyszło nam zapłacić za zmiany wysoką cenę. Te zmiany, które wpłynęły na życie mieszkańców w okresie 25-lecia, są bardzo zróżnicowane. Podzieliłam te grupy mieszkańców na przegranych i wygranych. Zdaniem Anny Gatkowskiej do grupy, która poniosła największe koszty transformacji, zaliczyć można klasę robotniczą, dawnych hutników. Transformacja pozwoliła jednak na powstanie wolnego rynku. Obecnie to przedsiębiorcy stanowią o sile kraju, wytwarzając niemal 70% PKB. Niestety, mimo przemian, nadal muszą stawiać czoła wielu problemom. Sytuacja jest, powiedzmy, nie jest idealna. Chcielibyśmy, żeby były lepsze warunki stwarzane do funkcjonowania tych małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast jest o wiele lepsza niż na początku tej działalności, na początku lat 90. Demokracja pozwoliła również na wiele zmian w sferze publicznej. Dariusz Kaszuba w swym wykładzie mówił o dokonaniach ostrowieckiego samorządu na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Wiadomo, że na przestrzeni lat tych uchwał było wiele. Podałem liczbę około 1000, ale chyba to jest za mało, aby policzyć wszystkie uchwały podejmowane na przestrzeni ćwierćwiecza. I te wszystkie rzeczy, które budziły kontrowersje, zasługują na przypomnienie. Również te z obecnych sesji, no bo jeżeli przypomnimy sobie chociażby ubiegłoroczną debatę na temat ustawy śmieciowej, która budziła tyle kontrowersji, czy przed ostatnią sesję Rady Miasta, kiedy mówiliśmy o wariancie okrojenia komunikacji w mieście. W ciągu ostatnich 25 lat zmiany nie ominęły tak naprawdę żadnej sfery życia publicznego. Najtrudniejsza sytuacja, wydawać by się mogło, panuje w służbie zdrowia, choć i tu widać postęp. Takie zaniedbania, które są jednak w ochronie zdrowia, dotyczą i sposobu finansowania, redystrybucji środków i chyba niezbyt trafne decyzje, o ile można powiedzieć, że w zakresie otwartego lecznictwa POZ-y to jest udana reforma, o tyle już wyprowadzenie ochrony zdrowia ze szkół, stomatologów, prawda, opieki medycznej, to jest niezbyt trafne rozwiązanie. Konferencja i rozmowy na temat demokracji mają zdaniem posła Jarosława Rusieckiego duże znaczenie. Parlamentarzysta zwraca jednak uwagę, aby przyglądać się tej lokalnej demokracji. Koniecznie trzeba mówić, jak wygląda demokracja po 25 latach od 4 czerwca. Tym bardziej uważam, że nie tylko trzeba mówić o demokracji w Polsce, ale trzeba mówić o demokracji w Ostrowcu, bo jesteśmy w Ostrowcu. Choć organizatorzy starali się jak najrzetelniej podejść do zagadnień związanych z transformacją, to niestety temat konferencji nie znalazł uznania wśród mieszkańców miasta. Frekwencja była niestety niska, co świadczy, że nasze zainteresowanie tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego jest nadal niewielkie.